Witajcie, ja jestem Norbi, a to jest pierwszy odcinek, albo pierwszy filmik z nowego testu do patcha 9.6. Jak wiadomo, w dniu dzisiejszym uruchomiono nam ten test i zobaczę, co tak naprawdę tutaj zmieniono. Na pewno wprowadzono nowe czołgi w HD i jest ich niedużo. Pierwszy Ferdynand, na pierwszy ogień. Powiedzmy tak, że dosyć ciekawie wygląda tutaj te wszelkie rodzaju spawy, gdzie widać, że te płyty są tutaj grubsze, troszeczkę bardziej, jeszcze większa szczegółowość. Naprawdę wygląda on dużo lepiej, dużo ciekawiej, chociaż oczywiście nie ma to żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o to, jeżeli spotkamy się z nim naprzeciwko, ponieważ i tak to nie jest widoczne. Owszem, możemy sobie tylko pooglądać i popodziwiać ten czołg w garażu. Nic nam więcej to nie daje. Drugi czołg, czyli mamy tutaj takiego wielkiego mastodonta, też niemieckiego. Przejdźmy sobie właśnie do niemieckich. Mowa tutaj o esetce. Też ją zrobili w HD. Zupełnie nie wiem po co ta esetka tak naprawdę nic na to nie zyskała. Oprócz tego, że jest w dalszym ciągu goła i nic na niej nie widać, nic na niej nie umieścili. Także, no cóż, to, że tutaj ma jeszcze takie dodatkowe wloty, ładnie wyglądające, że możemy zaglądać sobie teraz bardzo głęboko do środka tej lufy, jest ona wreszcie okrągła, nic na nam nie daje tak naprawdę. Natomiast no cóż, no dalej taki goły czołg, nic wielkiego, nic strasznego. Tygrys P jeszcze jest zmieniony, ale jego akurat sobie nie odkryłem, jakoś tak nie interesuje mnie za bardzo. Natomiast ciekawostką, która dosyć ładnie wygląda z tego, co już się orientowałem, to jest T95. Zobaczcie, on tutaj zyskał naprawdę bardzo dużo, ma tutaj jeszcze jakieś wyciągarki, bardzo ciekawe wyglądają te lufy w tym na chwilę obecną. Już tak, ja sobie tak już porównywałem stokową lufę, czyli zwykłą 122, znaczy 105, przepraszam, później 122, znacznie dłuższa, znacznie ciekawsza. Bardzo fajna lufa, do tego czołgu błyskawicznie strzelająca oraz 155, to taką bardzo mocno bijącą. T95 wygląda naprawdę ciekawie, wszyscy ci, którzy będą nim jeździć, naprawdę powinni być zadowoleni. Wygląda no fajnie, dosyć ładnie. No cóż, jego parametry się niewiele zmieniają, znaczy przepraszam, zmieniają. Dostał tutaj odrobinę mniejszą płytę dolną, natomiast te władze kierowców wyglądają tak, jakby były odrobinę. Ja sobie zmniejszę, spróbujemy to przybliżyć. Wyglądają jak odrobinę, jakby były odrobinę większe. Stąd też większość osób i tak strzela we władze, ponieważ dolna płyta była dosyć tak trudna do trafienia, trudna do spenetrowania. Dlatego też większość osób i tak strzela we władzach. I cóż, można powiedzieć, jeżeli one zrobiły się większe, no to wówczas będzie oczywiście łatwiej w nie trafiać. No, zobaczymy, jak to tak faktycznie będzie. Bardzo lubiany, bardzo często brany obiekt 704. Również został pokazany w HD. Wygląda ładnie, widać jego jakby niedoskonałości w odlewach, w spawaniu. Wygląda ciekawie. Wszystkie jakieś trąbeczki, można tak powiedzieć. Natomiast ładnie wygląda, ładnie wymodelowano karabinek. Jest ciekawy, ładnie wygląda. Nie zmienia się żadna jego wartość, jeśli chodzi o wartość bojową, oprócz właśnie wizualnej. Jeszcze jeden czołg, którego dostajemy, jeśli chodzi o wersję HD, czyli 50B. Oczywiście tutaj w tym przypadku wstępnie było zapowiedziane lekki buff, do tego zmienili mu delikatnie, jeśli chodzi o kwestię pancerza, dodatkowo wieża zrobiła się odrobinę twardsza. Zobaczymy, co tak naprawdę będzie, czy ten czołg rzeczywiście dostał jakiegoś takiego buffa i będzie na chwilę obecną troszeczkę lepszy. Owszem, nie odmawiamy mu mobilności, nie odmawiamy mu jakichś tam innych zalet typu właśnie dobre działo, celne działo, naprawdę na chwilę obecną szybko skupiające i dobrze bijące.
Natomiast no jednak w dalszym ciągu chyba, owszem, osoby, które lubią bardziej wolne czołgi, wybiorą T-57 Heavy, natomiast takie bardziej osoby medowate wybiorą 50B. I jeżeli rzeczywiście te zmiany w pancerzu troszeczkę mu tutaj poprawią, to może być naprawdę dużo, dużo lepszy czołg. To są główne jakby zmiany, jeśli chodzi o wersję HD. Oczywiście bardzo ważną zmianą, ja sobie wezmę pierwszego, lepszego jakiegoś niszczyciela, Sztuga na przykład. Powiedzmy sobie szczerze, no akurat Sztuk nie jest jakimś tam rewelacyjnym przykładem, ale E25, czy jemu coś zmienili? Nie widzę. Dobrze, przejdźmy w takim razie do amerykańskich. Ważną rzeczą będzie rebalans, jeśli chodzi o zasięg widzenia. To jest taki wstępny rebalans, więc jeszcze nie możemy powiedzieć, że to już na pewno będzie w ten sposób wyglądało. T-40, pogromca na czwartym tierze, taki naprawdę rewelacyjny niszczyciel, który swoim zasięgiem spotowania niszczył cały system. Przez pewien czas to było 400 metrów zasięgu widzenia. Na chwilę później zmniejszono mu chyba do 370 czy 380, natomiast w tym momencie zmniejszają mu do 310 zasięg widzenia. To będzie naprawdę już bardzo bolało. I no cóż, zobaczymy, jak to będzie wyglądać tak w praktyce. Te 310 metrów to naprawdę będzie dużo gorzej. T-67. Tutaj też delikatnie ruszono z 370 na 340 dla maksymalnej wieży. Też spory nerw, jeśli chodzi o zasięg widzenia. W przypadku Hellcata mamy 370 zasięgu widzenia, czyli tutaj prawdopodobnie nic tam nie ruszali. T95 nie widzę, żeby coś, jakieś były zmiany. T110E3. Tutaj są akurat w przypadku 10 tierów te zmiany są bardzo małe. Standardowo on miał 400 metrów, na chwilę obecną ma 390. Dla przykładu, oprócz E4 ma tak samo 390. What the fucki, czyli niemieckie te deki 10 poziomu, ma na chwilę obecną 380 metrów zasięgu widzenia. On miał 410, to 30 metrów na dziesiątce to jest dużo. Naprawdę, no zobaczymy, czy on i tak jest, nie dość, że jedyny jakby jego zaletą był właśnie ten zasięg widzenia, że można było wyspotować jakiś tam czołg, ale w momencie, gdy my się spotowali, wówczas on był zawsze wyświecony. Dlatego też niestety nie było to najlepsze. Z takich bardzo mocnych nerfów, jeśli chodzi o zasięg widzenia, to oczywiście znany, lubiany przez, albo bardzo lubiany przez większość, Su-85B. Tutaj mieliśmy 380 metrów zasięgu widzenia, na chwilę obecną, jak widzicie, 310 metrów. To bardzo będzie go bolało i no cóż, zobaczymy, czy to będzie w dalszym ciągu tak bardzo lubiany czołg. Oczywiście możemy zawsze korzystać ze spota czy kogoś innego, ale no cóż, może być to inaczej. Foch na przykład na 10 poziomie, 155, też ma o 20 metrów zmniejszony zasięg widzenia. Dobra, czyli ogólnie tak, nerw zasięgu widzenia, jeśli chodzi o pojazdy typu TD. Dla większości właśnie, się właśnie oberwało Alekto. O, bardzo dobrym przykładem jest Alekto, który ma 390 miał do tej pory, natomiast teraz będzie miał 330. Tutaj był bardzo, nie to, że to jest papierowy czołg, natomiast jeszcze teraz po zmianach będzie jeszcze bardziej oberwał. Dobrze, zobaczymy teraz tak. USA. Większość lightów dostanie jednak takiego buffa, na przykład WZ T21, 5916, WZ131, AUF Panther czy T71, właśnie T71, zasięg widzenia 400 metrów, trudno mi dokładnie jeszcze powiedzieć, jakie tam będzie miał parametry, ale w każdym razie ma dostać takiego buffa.
Natomiast jedynymi pojazdami, które mają z light tanków dostać nerfa, co będzie Walker Bulldog, czyli tak zwany buldożek, 400 metrów, ale on dostanie nerfa do przeładowania, chyba tam 3 sekundy będzie dłużej przeładowywał, czyli zamiast 30 sekund to 33. No, zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że jeszcze nie zrobią mu już takiego nerfa, jeśli chodzi o kwestię celności, celności w ruchu i tak dalej. T-37 też dostanie lekkiego nerfa, trudno jeszcze dokładnie powiedzieć, jak to będzie wyglądać, ale bodajże chyba z 5 metrów tylko zabrali mu zasięgu widzenia. Mimo wszystko i tak będzie w miarę to przyzwoita zabawka. Co jeszcze? Dodano możliwość logowania się przez portale, przez konta społecznościowe, portale społecznościowe, czyli na przykład będziecie się na chwilę obecną osoby, które będą wchodzić jako pierwszy raz, będą mogły się na przykład przez Facebooka zalogować, przez jakąś inną jeszcze, jakiś inny portal społecznościowy i w ten sposób można się zalogować do gry. Listy kontaktów czatu, to już zmieniono, zobaczcie, zupełnie to inaczej wygląda teraz, tak trochę bardziej jakby przejrzyście, jest chyba nawet lepiej. Możemy dodawać, odejmować, jeszcze jakieś mamy online. Tu wygląda naprawdę to nieźle. Tak bardziej, że tak powiem, przejrzyście to zrobili i to się im chwali. Jest możliwość przetrenowania załoganta do innej roli. To jest dosyć ciekawa rzecz. Powiedzmy sobie, przetrenujmy sobie jakiegoś innego załoganta. Obojętnie, personal. I teraz tak, trening. I możemy teraz zmienić. Zmień na T67. Możemy zmienić go na przykład na kierowcę albo na celowniczego. W tym momencie możemy to zrobić. Jeżeli dodatkowo jeszcze będziemy chcieli wszystko zresetować, no to jak widzicie, będzie to kosztować wszystko 600 srebra. Przepraszam, golda. Dosyć drogo to wychodzi, ale no cóż, nie ma innej rady. Możemy właśnie. Ale. Dzięki temu, naprawdę, jest to dobra rzecz. Czasem jest tak, że zostaje nam na jakimś czołgu, ja bodajże mam na jakimś Brytyjczyku, na którymś z brytyjskich czołgów mam takiego właśnie załoganta, który się tam, dajmy na to, gdzieś tam ostał. O, zobaczcie, na przykład tutaj, z jakiegoś innego czołgu. No i równie dobrze będę go potrzebował na jakiś inny czołg, ale na przykład potrzebuję tam mieć bardzo dobrego dowódcę. No to w tym momencie sobie zabieram stamtąd, przetrenowuję sobie takiego wysokoperkowego jakby załoganta na dowódcę. I naprawdę jest to dużo lepiej. Także to jest fajna rzecz. Usunięto smoczą grę z klienta gry, czyli na chwilę obecną już nie będzie można było, nie będzie można grać na tej mapie, nawet w trybie, jeżeli wzięlibyśmy sobie pokój treningowy zrobili i nie możemy już na niej grać. No cóż, będzie to jakiś problem. O rebalansach map będę dokładnie omawiał, jeżeli będę jeździł na tych mapach, wtedy dopiero wam powiem, co i jak na nich się zmieniło. Dodatkowo jeszcze o tych czołgach dla supertesterów, czyli T-54, model 45 lub tam M-56 Scorpion, albo zrebalansowany ten nowy FV-4202, no to trudno powiedzieć, bo to są naprawdę osoby, dostały go tylko do supertestów. Tutaj normalnie nie mamy tych czołgów dostępnych, stąd też i, przepraszam, drzewko, stąd też i nawet nie ma za bardzo o nich co powiedzieć, dlatego też nie ma co na ten temat się wypowiadać. Co tam jeszcze takiego? Listy czatów to już ten. Zużycie pamięci w bitwie zoptymalizowano. Zobaczymy, jak to naprawdę będzie, jeżeli odpalę sobie bitwę. Zobaczę, jak jest ze zużyciem pamięci. Na chwilę obecną było coś takiego, że jak już gra się wczytała, to było potrzebne około od 800 mega do giga, chyba 200 giga, 300 czy nawet do 1 giga, jak już ta gra, jak już grali się dosyć długo i naprawdę dosyć dużo tej pamięci zżerało. Ogólnie WOT wymaga, żeby mieć 4 giga RAMu,
No, że wówczas będzie ta gra naprawdę przyzwoicie chodziła, ale wówczas na przykład nie możemy mieć otwartego nic w tle, ponieważ już nam będzie lekko to jakby kolidować z naszą grą, więc najlepiej, jeżeli już gracie, to mieć 8 GB i wówczas jest to naprawdę nieźle. Najważniejszą rzeczą, którą już zapowiedzieli w tym patchu, którą sobie zrobię osobno w ogóle jakiś tam film, to jest kwestia celności. Została zmieniona kwestia celności i dokładnie omówię to w innym filmie, w którym będę musiał właśnie sobie przygotować w ten sposób, że strzelać się z różnych dział o różnej celności. I wówczas dopiero sprawdzimy, czy rzeczywiście tak jest, ale jeżeli teraz dokładnie nie powiedziano o tym, możliwe jest to, że wejdzie to dopiero w patch albo w drugiej odsłonie testu, więc może zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja zrobię test i spróbuję zobaczyć, czy rzeczywiście w kwestii tej celności się zmieniło i jak to dokładnie wygląda, bo to naprawdę jest dosyć ciekawa opcja. No cóż, teraz naprawdę działa, które są celne, będą celne, a nie działa, które są na papierze niecelne, będą trafiać tak samo jak te, które są super celne. No dobra, taki szybki przegląd tego, co się nam zmienia. Pierwszy taki bardziej garażowy przegląd. Natomiast czekajcie na resztę filmików, które będę pokazywał po kolei. Mam nadzieję, że będę mógł wam jeszcze powiedzieć, czy zmiany, które idą w kierunku dobrym, czy też w kierunku złym. Dobra, dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia.